Blisko 5 tysięcy osób wzięło udział w pierwszej edycji Święta Pary, które odbyło się w tarnogórskiej kopalni zabytkowej. Z wyliczeń Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wynika także, że maszyny parowe spaliły podczas imprezy 2 tony węgla. Tylko ta liczba może świadczyć, że impreza nie była skromnym pokazem modelu silnika parowego zbudowanego według koncepcji Newcomena, ale prawdziwą fetą dla miłośników urządzeń z wieku pary. Można było nie tylko podziwiać rozwiązania techniczne, co w przykopalnianym skansenie nie byłoby niczym nowym. W obłokach pary można było się zanurzyć, posłuchać przejmującego gwizdu, poczuć zapach dymu i oliwy oraz doświadczyć całej gamy innych wrażeń, które przygotowano dla uczestników święta pary. W ruch poszły potężne walce, traktor, blisko stuletnia ciężarówka Skoda oraz inne automobile. Wprawdzie napędzany butlą, ale na chodzie był rower, który przemykał pomiędzy gośćmi kopalni zabytkowej. Atrakcją były maszyny napędzające śrutownik i tartak, gdzie rżnięto drewno, a potem na zmyślnym urządzeniu ciosano na mniejsze kawałki. Atrakcji było aż nadto. Kto nie był, a lubi industrialną atmosferę, niech rezerwuje termin w przyszłorocznym kalendarzu.